jakoś trzeba z tego wybrnąć. No tutaj oczywiście pytanie brzmi, czy ten pomysł Rady Komisji nie łamie konstytucji, nie łamie zasady podziału władz, a to wszystko zależy od szczegółów, których jeszcze do tej pory nie znamy. Prawnik dr Tomasz Luterek uważa, że ogromną zaletą komisji weryfikacyjnej będzie transparentność jej działania. Potrzebny jest jakaś instytucja, jakiś organ, jakieś ciało pomiędzy, które rzeczywiście to będzie spinać i co najważniejsze, przeprowadzić to w sposób transparentny, bo to, czego nam w tej chwili brakuje, to jakby to, że możemy jakby śledzić wręcz ten wymiar sprawiedliwości. Oczywiście można uczestniczyć w rozprawach sądowych, ale to wszystko raczej odbywa się w taki sposób, bym powiedział, mało przejrzysty, wręcz interesujący. Dlatego ta formuła tutaj wydaje się jak najbardziej interesująca i ja przyznam, że jest to świetny pomysł. Debata poranka do odsłuchania na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Rodzina, przyjaciele i krakowianie pożegnają Andrzeja Wajdę. Reżyser zostanie pochowany dziś o 16:30 na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Ceremonia ma mieć skromny charakter, bez kwiatów, wieńców oraz przemówień. O szczegółach Paweł Pawlica. Urna z prochami zmarłego zostanie wystawiona o 16:30 w kościele Świętej Trójcy Ojców Dominikanów przy ulicy Stolarskiej. Mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Tam będzie godzina, żeby oddać hołd reżyserowi. O godzinie 14:30 rozpocznie się msza święta. Po mszy uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz salwatorski. Jednak zgodnie z wolą rodziny nie będzie konduktu żałobnego. Pod kościołem Dominikanów będą czekały autobusy MPK. Natomiast osobno na salwator pojedzie rodzina. Tam też będzie przywieziona urna. Na cmentarzu nie przewidziano żadnych przemówień. Odbędzie się jedynie ceremonia modlitewna. Po niej urna z prochami Andrzeja Wajdy zostanie złożona w grobie. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli pożegnać reżysera. Rodzina prosi jednak, aby nie przynosić kwiatów, wiązanek i zniczy. W zamian apeluje o wsparcie hospicjów onkologicznych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Andrzej Wajda zmarł 9 października, miał 90 lat. Był twórcą słynnych filmów jak Człowiek z żelaza, Panny z wilka, Ziemia obiecana i Katyń. W 2000 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. O tę prestiżową statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny ubiega się jego najnowszy film pod tytułem Powidoki. Z kolei w Warszawie rodzina, bliscy i mieszkańcy stolicy pożegnają aktora Andrzeja Kopiczyńskiego. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Powązkowskim o godzinie 14. Andrzej Kopiczyński zmarł 13 października w wieku 82 lat. Największą popularność przyniosła mu rola inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu 40-latek. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka przypomina, że aktor ma na swoim koncie także wiele wspaniałych kreacji w teatrach w Olsztynie, Bydgoszczy, Koszalinie i Warszawie. Rzeczywiście największą popularność zapewnił serial telewizyjny Andrzejowi Kopiczyńskiemu, no ale to był aktor o znacznie bogatszym repertuarze niż ten powszechnie znany z serialu. No i wielka strata dla naszego życia artystycznego. Andrzej Kopiczyński wystąpił także w wielu przedstawieniach teatru telewizji. W latach 90. przez pewien czas prowadził telewizyjny teleturniej Koło Fortuny. Widzowie znają go także z seriali Czułości, Kłamstwa, Niania i Lokatorzy. Czas na informacje z zagranicy. W Jemenie od północy zacznie obowiązywać zawieszenie broni. Na 72-godzinny rozejm zgodziła się koalicja sił arabskich dowodzona przez Arabię Saudyjską i wspierani przez Iran szyjccy wojownicy Huti. Więcej na ten temat Anna Dudzińska. Do natychmiastowego zawieszenia broni wezwały strony konfliktu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Kraje te popierają prowadzoną przez rząd w Rijadzie kampanię zbrojną. Do eskalacji konfliktu doszło kilka dni temu, gdy w wyniku nalotów w stolicy kraju Sanie zginęło 140 osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraził przekonanie, że obecny rozejm może być pierwszym krokiem na drodze do zakończenia wojny. Ismail Sheikh Ahmad podkreśla, że 72 godziny spokoju pozwolą międzynarodowym organizacjom humanitarnym dostarczyć pomoc. W wielu częściach Jemenu miejscowa ludność ma ograniczony dostęp do pożywienia i środków medycznych. Chaos w Jemenie trwa od 2011 roku. Międzynarodowy konflikt zbrojny od 19 miesięcy. Południowa część kraju jest kontrolowana przez rząd, popierany przez koalicję międzynarodową, której przewodzi Arabia Saudyjska. W wojnę zaangażowany jest również Iran, popierający drugą stronę konfliktu, szyickich wojowników Huti. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W
Berlinie dziś spotkanie w tak zwanym formacie normandzkim. Przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji będą rozmawiać o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To pierwsze konsultacje na tak wysokim szczeblu od roku. Z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do spotkania rzeczywiście dojdzie. Dopiero wczoraj potwierdzono, że w Berlinie pojawią się Władimir Putin, Petro Poroszenko i François Hollande. Kanclerz Angela Merkel studzi jednak oczekiwania co do efektów rozmów. Jak powiedziała, nie należy spodziewać się cudów, bo wciąż istnieją poważne rozbieżności pomiędzy stronami konfliktu w Donbasie. Merkel zastrzegła jednak, że trzeba wykorzystać każdą okazję, aby próbować osiągnąć postęp. Władze w Paryżu poinformowały tymczasem, że po rozmowach na temat konfliktu na Ukrainie Merkel, Hollande i Putin odbędą rozmowy dotyczące sytuacji w Syrii. Moskwa jest ostro krytykowana przez społeczność międzynarodową za udział w bombardowaniach Aleppo. To pierwsza od 4 lat wizyta rosyjskiego prezydenta w niemieckiej stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Bunt w madryckim ośrodku dla imigrantów. Około 50 osób usiłowało uciec i zabarykadowało się na dachu budynku. Bunt rozpoczął się w nocy podczas meczu Realu Madryt z Legią Warszawa. Ośrodek był wtedy praktycznie bez personelu, bo niemal wszyscy policjanci zostali wysłani do ochrony miasta i stadionu przed polskimi pseudokibicami. O szczegółach Ewa Wysocka. Niepokoje w madryckim ośrodku tymczasowego pobytu dla imigrantów rozpoczęły się podczas drugiej połowy meczu Realu z Legią. W obawie, że po spotkaniu dojdzie do zamieszek, policjanci pilnujący ośrodka zostali wysłani pod stadion. Już przed meczem doszło tam do bójki. Rannych zostało 8 osób. Policja oddała strzały w powietrze. Korzystając z nieobecności stróżów prawa, imigranci wyłamali drzwi i usiłowali wydostać się na zewnątrz. A kiedy im się to nie udało, zabarykadowali się na dachu budynku. Trwają negocjacje mające skłonić ich do zejścia na dół. Ośrodki tymczasowego pobytu mają w Hiszpanii złą sławę. Zwykle są to dawne więzienia, w których panują fatalne warunki. Partie polityczne wielokrotnie domagały się ich zamknięcia. Dzisiaj politycy i władze Madrytu ubolewają, że nie zostali rano wpuszczeni na teren ośrodka, a policja odmawia udzielenia informacji na temat zajścia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Barack Obama skrytykował Donalda Trumpa za publiczne wypowiedzi, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są zmanipulowane. Według amerykańskiego przywódcy kandydat republikanów bezpodstawnie podważa demokratyczny proces wyborczy. Na wiecach wyborczych Donald Trump powtarza, że w Stanach Zjednoczonych ma miejsce oszustwo wyborcze. Ludzie, którzy umarli 10 lat temu, głosują, nielegalni imigranci głosują. Dzieje się tak w wielu miastach. Oszustwa wyborcze są bardzo, bardzo powszechne. Mówi kandydat republikanów, oskarżając jednocześnie media o to, że podają nieprawdziwe informacje na jego temat, a nie zajmują się korupcją Hillary Clinton. Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Białym Domu Barack Obama odniósł się do słów Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że we współczesnej historii politycznej USA nie zdarzyło się, by kandydat na prezydenta dyskredytował proces wyborczy jeszcze przed głosowaniem. Takim zachowaniem nie okazuje zdolności przywódczych. Zaczyna lamentować, zanim jeszcze gra się rozpocznie. Gdy coś idzie nie po jego myśli i przegrywa, to zaczyna obwiniać innych. Od twierdzeń Donalda Trumpa o manipulacji wyborczej odcięło się wielu republikanów. Większość zgodziła się jednak z biznesmenem, że w kampanii media są nieobiektywne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień na niebie dużo chmur, okresami deszcz lub mżawka, głównie w zachodniej części kraju. Wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od 7-9 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz na Podhalu do 10-12 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Rany, Julek i ojej! Jajka, mąka i olej!
Kup w Lidlu cały zestaw, to zapłacisz. Za olej roślinny promienna 8,76 za 3 litry. Za 10 jaj 2,59. A za kilogram mąki pszennej tortowej tylko 88 groszy. Olej 8,76. Jajka 2,59. A mąka 88 groszy. Czyli w zestawie oszczędzasz aż 5 zł. Rany Julek i ojej! Jajka, mąka i olej. Szczegóły na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. W elektromarketach Media Expert i na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Pakuj pasażerów, pokonuj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny, Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup świetnie wyposażonego Mercedesa Vito Tourer za 96 800 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na modele Sprinter i Vito Furgon. Taka okazja zdarza się raz na 20 lat. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. To była reklama. 17 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Robert Litkę, witam Państwa. Dzisiaj w naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Mech, był wiceminister finansów. Witam Państwa serdecznie. I Rafał Sadoch, analityk Dom Maklerski mBanku. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Zaczynamy od nowego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości na zwalczanie przestępstw w procesie reprywatyzacji. Wczoraj szefowie resortu sprawiedliwości przedstawili zarys swojej propozycji. Ma powstać komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wiceminister Patryk Jaki tłumaczył, że komisja będzie miała większe uprawnienia niż Sejmowa Komisja Śledcza. Komisja będzie mogła podjąć 3 decyzje w sprawie dokonanych już reprywatyzacji. Uznał, że decyzja była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania. Uznał, że decyzja była niezgodna z prawem, ale nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, na przykład handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania. Trzecia możliwość to jest uznać, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej. I wtedy będzie mogła się skoncentrować na zbywcy tej nieruchomości. Komisja będzie mogła na niego nałożyć obowiązek na przykład milionowej rekompensaty. Kupowanie na procent, pobieranie haraczy od ludzi pieniędzy na procent. Jej prace będą jawne. Zaległości. No jak tak można? Rada Społeczna, jak tak można było do tego w ogóle dopuścić? Pokrzywdzeni lokatorzy. Jest obrzydliwe w samym swoim założeniu. No jak tak można? No skala nieprawidłowości, jakie występują w związku z reprywatyzacją jest tak duża, i w dodatku okazuje się, że sądy te decyzje szybko i łatwo akceptowały, chociaż one i notariusze, czyli ten aparat prawny jakby zawiódł, mimo że w gruncie rzeczy te decyzje dokonywały się w glorii prawa. Ale cóż warte prawo bez obyczajów? Litera prawa jest ważna, ale także duch prawa. Więc tutaj ta taka bezrefleksyjność w podejściu do tych spraw i skala nieprawidłowości sprawia, że normalnie takie sprawy powinien rozstrzygać sąd, po prostu sąd, bo od tego jest sąd. Jeżeli coś zostało, jakaś decyzja została podjęta nieprawidłowo. Tylko tutaj problem polega na tym, że właściwie ze względu na ciągły ten brak decyzji szerszych o reprywatyzacji, prawo może być w rozmaity sposób interpretowane. I tak to się stało. Więc w tym sensie komisja może, może przeciwdziałać albo naprawić te szkody, które zostały przynajmniej po części poczynione. Tylko się zastanawiam, bo to jest kwestia nie tylko Warszawy, to jest kwestia całej Polski. Takie problemy występują w Krakowie, takie problemy występują w Poznaniu i we wszystkich miastach, gdzie są atrakcyjne kamienice, działki i tak dalej. I te sprawy są w toku. Więc
powstaje problem, czy jeżeli sprawa jest w toku, kto to ma rozstrzygać, czy komisja, czy sąd. Ja, moim zdaniem sąd. No, także tutaj mam tę wątpliwość. Czy i w jakim stopniu komisja wkracza w obszary sądownictwa i czy powinna to robić? Na pewno, biorąc pod uwagę to, co się stało, sądownictwo nie spełniło swojej roli. Pan Cezary Mech, czy widzi pan tutaj jakieś minusy tego pomysłu? No i oczywiście plusy, minusy, może właśnie to, że będzie jakiś chaos, jeżeli chodzi o system prawny, system rozstrzygania spraw przed sądami w Polsce. Znaczy, po pierwsze, no to jestem oznacza w jakiś sposób wydanie jakiejś cenzury, jakiejś oceny sądownictwu, tak? No ale w tym momencie, no to w takim razie powinniśmy się zastanowić, jak tą sytuację należy uzdrowić, żeby te sądy były naprawdę sądami, tak? I drugie takie wrażenie, które mam, no to jest takie, że tak naprawdę, no to my nie mówimy o czymś, że będziemy ścigali jakieś nieprawidłowości w przeszłości, ale też na podstawie jakiegoś tam prawa, które będziemy, powiedzmy, wchodzili i będziemy weryfikowali te działania, z drugiej strony tak naprawdę nie dotykamy meritum. I to mnie martwi, bo najpierw powinno być postawione meritum, w jaki sposób te roszczenia reprywatyzacyjne należy załatwić. Ja tu wielokrotnie też na tej antenie mówiłem, że to powinno być po prostu gruba kreska, tak samo jak i z tymi represjami dotyczącymi powstańców styczniowych. To powinno się jak najszybciej załatwić. Możliwe, że powinien jakiś tam fundusz reprywatyzacyjny powstać. No i wtedy możliwe, że te nieprawidłowości i ściągnięte te roszczenia względem tych, kto przekroczyli swoje uprawnienia, mogłyby w jakiś sposób ten fundusz zasilić, ponieważ tak naprawdę to my w jakiś sposób też działamy przeciwko sobie, bo nie ustanawiamy jakiegoś prawa, tylko po prostu weryfikujemy poprzednie doświadczenia. I powiem tak od razu. No, teraz widzimy, jednocześnie patrzymy gdzieś, gdzie jest, powiedzmy, jakiś wyraźny skandal, bo to są protesty po prostu tysięcy osób, które miały swoje mieszkania, nagle zostały wyrzucone na bruki i to dopiero zauważamy. Z drugiej strony jest aspekt jakiś taki polityczny, bo rzeczywiście no, ta osoba, która jest w jakiś sposób odpowiedzialna za to, jest nadal prezydentem, jest z innego bloku politycznego. Ale patrzmy teraz, no, jednocześnie kolanem i szybko się przepycha proces repolonizacji systemu bankowego, na przykład zakupu PKO S.A., gdzie jednocześnie widać wyraźnie, że zakupiono za 3 miliardy, teraz odkupuje się znacznie mniejszy udział za kilkanaście miliardów, że ten podmiot wytransferował z polskiej postaci zysków i zysków kapitałowych 40 miliardów złotych, że stopa zwrotu była niesamowita, a więc wynosząca 24%. Kto ma rocznie? Kto ma taki zwrot? I w tym momencie jednocześnie się nie patrzy, nie prześledza się tamtej transakcji, czy ta transakcja teraz jest właściwa. No co, czeka się na kolejną komisję śledczą? No komisję bankową się w jakiś sposób zlikwidowało. Ale tu wchodzimy w inny temat. Rozumiem, że zdaniem pana po prostu należałoby jak najszybciej uchwalić odpowiednią ustawę reprywatyzacyjną i to powinno być właściwie priorytetem. Priorytetem, tej sprawie. Dopiero tak, to jest, Polska należy do krajów transformacyjnych, które Polska najgorzej sobie poradziła, właściwie nie poradziła właśnie z kwestiami reprywatyzacji. I to, co się dzieje, i te nieprawidłowości są po prostu tego następstwem. Pan Rafał Sadow, jak widzi pan to jakieś plusy, minusy, zagrożenia dla obrotu gospodarczego, dla stabilności prawa? Jeśli chodzi o minusy, czy też zagrożenia, to chyba jako pierwszy, który jakoś naturalnie się nasuwa, to jest to, że czy to komisja, czy w tym przypadku specjalna komisja, może być, tak jak pan minister powiedział, traktowana do walki politycznej, to jest dość prawdopodobne w tym momencie. Mam osobiście największą wątpliwość, jeśli chodzi o pracę tej komisji, bowiem jeśli popatrzymy na przypadki tych nadużyć czy problemów, to się liczy w tysiącach. I nie wyobrażam sobie prac tej komisji, jak te prace by wyglądały, bowiem wydaje mi się, że te nadużycia, które miały miejsce, powinna się nimi zająć prokuratura i raczej powinny być wyprostowane
przy pomocy instytucji, które już istnieją, a tutaj wprowadzenie tego podmiotu może dodatkowo skomplikować to, no bo jeśli mielibyśmy to zrobić szybko, a nic w tej materii, jeśli chodzi o tego typu sprawy, no nie dzieje się szybko i raczej to będzie trwało latami, no nie wydaje mi się, żeby tutaj ta speckomisja przyspieszyła ten proces, bo i tak prędzej czy później, no będzie ona niewydolna, żeby przeprowadzić, czy też bezpośrednio się zająć wszystkimi sprawami, bo tak jak powiedziałam, liczy się je w tysiącach. Zwłaszcza, że komisja jest do spraw Warszawy, a sprawa jest ogólnokrajowa. Ja myślę, że ta komisja będzie zajmowała się także innymi sprawami, ale tutaj no, rodzi się pytanie, czy nie będzie jakichś problemów związanych no, z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, no bo ta propozycja jest jak gdyby niespójna z tym systemem, który w tym momencie w naszym kraju mamy, no i który w sumie obowiązuje także w innych krajach Unii Europejskiej. No, pan redaktor ma niewątpliwie słuszność w tym, co mówimy. Wydaje mi się, że no, jeśli mamy instytucje, prokuraturę, sądy, które de facto rząd niejako daje sygnał, że nie są one w stanie wyprowadzić tych spraw, no to przedsiębiorcy czy też inwestorzy zagraniczni no, mogą to niekorzystnie traktować i patrząc na to, że w sytuacji, jeśli by powstał podobnego rodzaju spór w przyszłości, być może nie był on rozstrzygany na drodze prokuratury czy też sądownictwa, a przy pomocy specjalnej komisji, której, tak jak mówiliśmy na początku, no może być traktowana również do walki politycznej. Komisje tego typu świadczą o fatalnym stanie jakości stanowienia i egzekwowania prawa po prostu. No właśnie, to jest chyba ten najważniejszy, najsmutniejszy wniosek. Znaczy powiem, może dalej jeszcze się posunie. To nie jest kwestia już nawet kwestii prawa, ale nawet osób, które w jaki sposób są sędziami. Jeśli nie będzie po prostu tego fundamentu, że tak naprawdę to będzie prawo i ten drugi człon i sprawiedliwość, no to będziemy dalej żyli tak tymi przepowieściami o tych złych sędziach. No dobrze, to może w tym miejscu postawmy kropkę. Zaczniemy może o temacie, który może też zainteresować wielu słuchaczy. Otóż Amazon wchodzi do Polski i zamierza tutaj uruchomić swoją działalność. Będą możliwe zakupy przez Polaków, którzy będą posługiwali się stronami w języku polskim, ale płatności będą za pomocą kart kredytowych, a także za pomocą kart kredytowych. No i to jest chyba najważniejsza przeszkoda w tym, żeby ten sklep internetowy dobrze funkcjonował. Pani profesor, jak pani sądzi? Nie, ja uważam, że zważywszy na to, że Polska jest rynkiem 30-paromilionowym, mamy 37 milionów ludzi w Polsce, obywateli, to Amazon troszkę tego rynku jakby, nie wiem, czy nie docenia, czy lekceważy, ale traktuje to jako niezbyt duży poziom poszanowania klientów polskich, jeżeli im się uniemożliwia płatność w walucie krajowej i w dodatku uniemożliwia wybór różnych form płatności. W internecie zawsze przy transakcjach można sobie wybrać różne formy płatności, więc... No właśnie, bo nie dodałem, że transakcje będą dokonywane tylko w euro, a nie w złotych. No właśnie i to moim zdaniem jest nie w porządku. Do tego tematu wrócimy za chwilę. Będziemy mieli za chwilę wiadomości. Wracając jeszcze do tematu reprywatyzacji, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w P24 mieliśmy gości pana Macieja Warchoła, wiceministra sprawiedliwości i Marka Magierowskiego, szefa biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Oni też mówili o reprywatyzacji. Zapis ich rozmowy można znaleźć na stronie Polskiego Radia 24, a zapis naszej rozmowy na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. W audycji Trendy Kultury będę Państwu opowiadać o najciekawszych moim zdaniem zjawiskach w dziedzinie filmu, teatru, literatury. Moimi gośćmi będą artyści i eksperci. Zapraszam na Trendy Kultury w Polskim Radiu 24 w każdą środę po 23. Joanna Sławińska. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Zbliża się 10.30. Aleksandra Kozera zapraszam. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Podsumowane zostaną działania Rady w rok po jej powołaniu przez prezydenta Andrzeja Duda.
W Radzie zasiadają przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszym przewodniczącym Rady został szef Solidarności Piotr Duda. Teraz po roku przewodnictwo obejmie strona pracodawców. Reprezentować ją będzie Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego przewodniczący zmieniają się co roku. Na przemian są to reprezentanci związków zawodowych, pracodawców i rządu. W drugiej części posiedzenia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ma przedstawić Radzie kierunki zmian w szkolnictwie wyższym. Zbigniew Ziobro będzie dziś rozmawiał z premier Beatą Szydło o trybie powołania komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Minister Sprawiedliwości zapowiedział to w radiowej Jedynce. Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że chodzi o to, by komisja powstała jak najszybciej i mogła działać jak najsprawniej. Dzisiejsza rozmowa ma rozstrzygnąć, czy komisja powstanie na mocy projektu rządowego czy sejmowego. Pod względem szybkości postępowania lepsza byłaby ścieżka sejmowa. Jeżeli chodzi o rozważenie różnych aspektów tej sprawy, lepsza byłaby ścieżka rządowa, mówił Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że jest możliwe rozszerzenie w przyszłości działalności komisji na inne miasta, w których również dochodziło do nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Sejm rozpoczyna pracę nad budżetem na 2017 rok. W przyjętym przez rząd projekcie zapisano, że polska gospodarka urośnie o 3,6%, inflacja o 1,3%, a deficyt budżetowy nie przekroczy 60 miliardów złotych. Początek prac nad przyszłorocznym budżetem już za godzinę. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z aferą podsłuchową, informuje rzecznik praskiej prokuratury Łukasz Łapczyński. Chodzi o właściciela jednej z sieci agencji detektywistycznych, Krzysztofa S. oraz jego współpracownicę. Nieoficjalnie Krzysztof S. to znajomy Marka Falenty, jednego z oskarżonych w trwającym już procesie dotyczącym afery podsłuchowej. To on według informacji medialnych miał oferować za pieniądze nagrania rozmów podsłuchanych w stołecznej restauracji Sowa i Przyjaciele. Wiadomo, że mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzuty, podobnie jak jego współpracownica. Ich treści śledczy ujawniać jednak nie chcą. Przypomnijmy, afera podsłuchowa wybuchła 14 czerwca 2014 roku po publikacji w tygodniku Wprost stenogramów z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Podsłuchiwani byli między innymi urzędujący i byli ministrowie, przedsiębiorcy i prezes NBP. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 11. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jak oni odeszli od chrystianizmu, nie korzystajcie z tego świata w pełni. Wy nie jesteście z tego świata. Przecież o Amazonie, jest tego bardzo dużo. Zibie do śmietnika, a oni światem się zajmują. No i tak mówiliśmy o tym także, że Polacy mogą dokonywać tam transakcji za pomocą kart kredytowych, a nie kart debetowych, tak jak lubią, albo za pomocą kart debetowych i także, że walutą transakcji będzie euro, a nie złoty. Polacy, z tego co wiadomo, lubią używać kart debetowych przy tego typu transakcjach. Pan Rafał Sadow, jak pan sądzi, jakie są szanse Amazona w naszym kraju? Tutaj niepodzielnie, wydaje się, panuje Allegro. Znaczy, no, myślę, że dość spore, szczególnie, że tak jak pan redaktor powiedział, Polacy bardziej wolą dokonywać transakcji przy pomocy kart debetowych niż kredytowych. Także no, wydaje się, że chociażby ten element będzie tym czynnikiem, który będzie przemawiał, że prędzej czy później jednak no, będziemy to mieli stronę z domeną amazon.pl, a nie amazon.de. Tak? Wydaje mi się, że prędzej czy później to jest tak jakby no, krok pośredni do wejścia, już pełnego wejścia tego no, największego globalnego sklepu internetowego do Polski. To jest kwestia czasu. Może się wydawać, że można narzekać, że ma to miejsce tak późno, że Amazon no, nie doceniał tego prawie 40-milionowego narodu, największego kraju Europy no, Środkowo-Wschodniej. No, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, że no, w końcu to następuje. Pewne przetłumaczenie tych części tych produktów dostępnych w serwisie no, zwiększy sprzedaż w Polsce. No, musimy pamiętać o tym, że no, Amazon posiada w Polsce już bardzo duże centra logistyczne i no, dziwiło w związku z tym, że w momencie, gdy ma te centra logistyczne, nie koncentruje się na dystrybucji swoich produktów na terenie Polski.
Pan Cezary Mech, czy to dobrze dla klientów internetowych, że będzie taka konkurencja? Tak, no świetnie dla Amazona, że po prostu ma teraz taką słyszalność, no. Ludzie klepują po prostu na publicity za darmo, no, nie musi po prostu wydawać na ekranie. No, świetnie, no, mówię dla Amazona, powiem tak. Możliwe, że ja mam takie trochę przebięcie, bo jest ministra finansów, więc tak patrzę, kurczę, ten kurs 4,60, znaczy powiem tak, no na tych już operacjach kursowych to nie jest zyskowe. No i tak się zastanawiam, czy ten minister Banaś też słucha naszej audycji, pewnie nie słucha, ale może ktoś jego pracowników, nie spojrzy tam, jak po prostu ten podatek ucieka, no, zwłaszcza CIT. I powiem tak, no wejście jest, ja w ogóle tym się nie martwi tym, że Amazon tak późno wszedł, że nie dostarcza nam tych produktów. Po prostu na tym rynku istnieje konkurencja. Możliwe, że jego takie przyspieszone teraz medialne wejście jest związane z tym, że możliwe, że za sprzedażą Allegro jednak idzie jakaś sieć dystrybucyjna, która się jakiś za chwilę zorientujemy, ponieważ jednak przejęcie było przez fundusze inwestycyjne. Ale chodzi tylko tak naprawdę o to, żeby jeszcze więcej na Allegro zarobić, więc możliwe, że oni już myślą o tym, jak wejść z innymi sieciami do Polski. No i w tym momencie też patrzę też, no, że jednak no, ten podatek od sprzedaży, od tych hipermarketów, no chyba też powinien objąć jednak tego typu wysyłki, ponieważ to, co ukazały nawet ta kwestia jednak Apple w Irlandii, no to ukazała to, że jednak te podmioty uciekają po prostu z opodatkowaniem w Polsce i tylko naprawdę tylko te zyski tych spółek dystrybucyjnych w Polsce są opodatkowane, a nie całe zyski tych wielkich sieci sprzedaży. No ja powiem tak, te rentowności, jak patrzę na rynek amerykański, no to są około 5-6% od sprzedaży, więc z tego wynika, no, że taki 1% to byłoby właściwe rekompensata dla Skarbu Państwa. Pani profesor, pani lubi robić zakupy w internecie? Proszę? Lubi pani robić zakupy w internecie? No, oczywiście to jest wygoda wielka. I poza tym, ale ja lubię robić zakupy takie, kiedy produkt dostarczony i wtedy płacę. Proszę Państwa, są to sprawy oczywiste, o tym mówi Pismo Święte. Zobaczymy, jak to się rozwinie, czy można... Ale jeżeli Pismo Święte było palone na stosie, a może właśnie dlatego było palone na stosie i ludzie za czytanie byli mordowani, paleni na stosie, inkwizycja, tortury. To wszystko przechodzi ludzkie pojęcie, jak do tego mogło dojść, a doszło. Były czasy ciemne, czasy średniowiecza, to nie było 5 lat, to nie było 100 lat, to były całe wieki. Pozytywnie ocenia rok działania Rady. Przede wszystkim znacznie większa. Wiadomo, że chrystianizm to nie jest średniowieczny kościół. Wiadomo, że chrystianizm to nie jest w ogóle kościół jako tak. Czerwona cegła, otoczony murami, klasztor. W tym siedzi, w tym jest zło. No to właśnie dlatego, jak największy autorytet moralny przez czas Nirmala Devi, ja tylko przypomnę, że w Radzie Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Pani profesor, Rada Dialogu Społecznego. Ja uważam, że jest instytucja potrzebna, tym bardziej, że w Polsce mamy do czynienia przez cały okres transformacji. Właściwie było takie zjawisko, które ekonomiści określają jako słabe zakorzenienie społeczne gospodarki. Czyli mieliśmy wzrost gospodarczy, a nie rozwiązywaliśmy wielu problemów społecznych, które się nawarstwiały, demograficzne i inne, mieszkaniowe. Właśnie dlatego Biblia dla przeciętnego Polaka to jest
występują no i tacy z większą Polacy siłą zjadą się do centrum głupoty. Tego typu rada może co ma już ostrzegać, może do centrum głupoty, Uniwersytetu ten brak Warszawskiego społecznego i tak szpanują po bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Pan zaglądają, trzymają w kieszeniach do góry, szpanują okularami, rzucają się na te pufy albo wstają, ostentacyjnie chodzą, głośno, z tumultem, po chamsku, tę butelkę czy coś do śmietnika. Kręcą się, wrzuca głośno, kręcą się koło śmietnika, koło śmietniczki. Dlaczego? Dlatego, żeby cygany chciały odwrócić uwagę od tego, że przez całe wieki nie szanowali świętości. Usuwanie świętości. Skutków to się w jakiś sposób uciera. I możliwe, że tego to powoduje, że te konflikty Radio Tok FM, Eurokonflika, Barbie, Baby, Landstrom, Ekstra. Przed tym, żeby coś proponować i starać się wcielać w życie. To jest tylko kwestia jakiegoś udania. No, ale rozumiem, że w takiej radzie można jakby sprawdzić pomysł, projekt, tak, czy on ma wiele zalet, czy może ma jakieś wrażenie. To jest główna funkcja Rady Dialogu Społecznego. No ja generalnie uznaję ten pierwszy rok pozytywnie, bowiem gdy porównamy do tego, co się działo w Komisji Trójstronnej, no to tam praktycznie pracę nie funkcjonowało. Także ten pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego, bym powiedział, nawet bardzo intensywny. Tutaj tam ten proces legislacyjny w Polsce był bardzo intensywny, w związku z tym Rada nawet nie była w stanie dość szczegółowo przeprocesować, przebadać, przeanalizować tych wszystkich projektów. Wydaje się, że w tym momencie ten drugi rok, bowiem zmienia się również szef Rady Dialogu Społecznego. W pierwszym roku był to Piotr Duda, w tym momencie szefować Radzie będzie przedstawicielka pracodawców. Tak, wydaje się, że ta praca jest lepsza niż to było wcześniej. Wydaje się, że faktycznie te projekty są konsultowane i mają jakiś wspólny konsensus, tak chociażby było w przypadku zmian, jeśli chodzi o rynek pracy. Także no, dogadywali się, dogadywała się strona związkowa z pracodawcami, jak widać można. Miejmy nadzieję, że także o podatkach będzie mowa na posiedzeniach tej rady. Ale zajmiemy się kolejnym tematem. Region Walonii i Belgii jest przeciwny podpisaniu umowy CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą. Nie wiadomo, czy dojdzie do zawarcia tej umowy. W Polsce ta umowa też wzbudza sporo kontrowersji. Tymczasem wiceminister rozwoju Jarosław Domagalski-Łabęcki mówił wczoraj w Luksemburgu, że ta umowa to szansa na zwiększenie obrotów handlowych i zwiększenie eksportu polskich firm. Mamy dużą nadwyżkę w handlu z Kanadą, więc tworzy się dodatkowa szansa, żeby zwiększać eksport również w zakresie produktów rolno-spożywczych. Oprócz tego, że mamy korzystny bilans handlowy z Kanadą, to mamy też dobrą strukturę eksportu, w sensie eksportujemy produkty w sporej części, które są wytwarzane przez polskie firmy, a nie w ramach transferów koncernów. Kanada ma dochód narodowy podobny jak Włochy, liczba ludności jest nieco mniejsza od Polski, więc także wskazuje skalę tej umowy, ale rozwiązują po prostu pytania tego typu, czy to nie są tylne drzwi dla koncernów amerykańskich, żeby weszły do Unii Europejskiej, żeby tutaj mogły swoje produkty oferować, pomijając nasze przepisy. Pan Cezary Mech. Obejścia czy tłumaczenia, ja że a czasami występuje jako ja prywatny, czasami występuje ja jako kapłan, czasami jako proboszcz, czasami ja wśród znajomych. Bo mamy wszyscy świadomość, że jeżeli coś mówimy na Facebooku, na przykład, tak, czy to dla znajomych, czy nie dla znajomych, to w pewnym sensie mówimy do wszystkich, bo to za chwileczkę może być podane dalej. No i teraz pytanie brzmi właśnie, jak się wypowiadać, czy się wypowiadać, jak traktować polubienie, czy nie polubienie, czy różne inne komentarze. Czy wszyscy mamy tego świadomość, to ja mam poważną wątpliwość. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób
miliarda euro rocznie i oni są głównym beneficjentem. To, co ich powstrzymywało i tak naprawdę te zielone światło, które zostało dane przez socjaldemokratów, to bardzo wyraźnie zostało postawione tu i wyrażone także przez Kiczona, przez wicekanclerza niemieckiego, który stwierdził, że Kanada zgodziła się na to, co nikt nie powiedziała, że strona amerykańska się nie zgodzi, a więc chodzi o kwestię sądu arbitrażowego. A więc tego, kto będzie rozsądzał spory. W Kanada zgodziła się, żeby to byli przedstawiciele życia państw. Niemcy mają w jakiś sposób tą sądowniczą kontrolę nad tym sądem arbitrażowym. Polska sobie tego nie wynegocjowała i to jest główny przeciw, powiedzmy, tym działaniom, aczkolwiek wszyscy podają też jednocześnie, że my w ramach umowy o ochronie inwestycji mamy gorszy zapis, jeśli chodzi o sądu arbitrażowego, pod tą grupy biznesowe, tak jak powiedzmy w trakcie transatlantyckim. Ale tu też wracamy do następnej kwestii, którą poruszaliśmy podczas pierwszego punktu. Zauważmy, jak to jest, że nagle się okazuje, że my mamy tu debatę, teraz mamy debatę o sądach, mamy debatę w Trybunale Konstytucyjnym, a Niemcy stwierdzają, że oni dlatego są tacy bardzo potrzebni, ponieważ będą mieć kontrolę na tym, w jaki sposób będzie niezależnie ten sąd arbitrażowy działał. I dlaczego ludzie się przeciwstawiają temu, żeby sąd arbitrażowy w traktacie z Ameryką był jednak wybierany przez grupy biznesu. Z tego wynika, że coś złego jest w aspekcie sądowniczym, że to nie że sądy są nie są neutralne, nie są oparte na wartościach etycznych i ci ludzie, którzy podejmują te decyzje, mogą podejmować przeciwko państwu. A powiem tylko jeszcze na samo zakończenie jeden. Polska ma problemy przecież tego typu, ma ileś spraw arbitrażowych. Nie wracam do tych kwestii tytułu, po to już w jakiś sposób już wielokrotnie mówiłem, ale nawet obecnie jest kwestia tam Manchester Securities, który zasądza decyzję Sądu Najwyższego w Polsce. A więc okazuje się, że w razie czego można będzie płacić Polska niekorzystnego rozstrzygnięcia, będzie mogła płacić za to rozstrzygnięcie, które podejmie z pełną większością parlament i sąd. Ja tutaj chciałem wyjaśnić, że ten sąd, o którym pan mówi, będzie wybierany w połowie przez Unię Europejską i w połowie przez Kanadę, przez państwa. Więc i to jest to, czy też pan nie chcieli zgodzić Amerykanie, tak? Pani profesor, czy ta umowa jest korzystna dla Polski, czy też niebezpieczna? Po pierwsze, my nie znamy szczegółów tej umowy, a diabeł tkwi w szczegółach. Ale nie wszystko. To po pierwsze, ciągle jest wiele znaków zapytania, bo jeżeli chodzi o te sądy arbitrażowe, no to rzeczywiście to jest ten czynnik, który także blokuje ten układ transatlantycki szerszy. I chyba słusznie postrzegany jest ta umowa z Kanadą, ten projekt jako takie przedpole dla transatlantyckiego porozumienia. I tutaj jak ważne jest to sądownictwo arbitrażowe, jak ważne jest, jak ono będzie funkcjonować, to pokazują przykłady różnych innych krajów. Na przykład Australia miała z koncernem tytoniowym wielki spór i zapłaciła wielkie odszkodowanie tylko dlatego, że na pudełku zarządziła napis, że palenie szkodzi. Koncert tytoniowy oskarży Australię, że przez to stracił określoną. No to co to znaczy? To znaczy, że się pozbawia państwo możliwości ostrzeżenia obywateli, że palenie szkodzi. A weźmy teraz Polskę. W Polsce został wprowadzony podatek bankowy. Gdyby był ten sąd arbitrażowy w wydaniu amerykańskim, to podatek bankowy byłby zaskarżony przez banki globalne i musielibyśmy płacić ogromne odszkodowania. Zgadza się pani
że ta kwestia sądownicza jest tutaj centralna. Ja mogę, jest absolutnie centralny. Wolny handel ma swoje zalety i on sprzyja postępowi konkurencyjności, ale pod warunkiem, że nie występują asymetrie decyzyjne i prawnicze. Personalnych, czy do całkowitego skreślenia. Ja się z tym zgadzam. Generalnie, jeśli chodzi o otwieranie granic w dłuższym okresie, przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego i poprawy aktywności gospodarczej. Niemniej jednak ma to swoje minusy. Są tutaj ryzyka. Kwestia sądownictwa jest, tak jak Państwo podkreślali, bardzo ważna, ale również jest kwestia chociażby tych mniejszych producentów rolnictwa, bowiem w jakimś sensie ta masowa produkcja z Kanady będzie zagraża tym mniejszym producentom. Trzeba mieć tego świadomość, trzeba umożliwiać tym osobom przekwalifikowanie się, bowiem nie trzeba tutaj dążyć do tego, aby te nierentowne, czy też nieefektywne małe gospodarstwa rolnicze w dalszym ciągu trwały, bo one w jakiś sposób potrzebnie alokują siłę roboczą. O tyle mamy świadomość tego, że takie elementy mogą się pojawić i trzeba jakoś temu przeciwdziałać. Dodatkowo też rozchodzi się kwestia, jeśli chodzi o tą genetycznie modyfikowaną żywność, bowiem pojawiały się argumenty, że do Polski będą napływały tego typu produkty. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę umowę, to niektóre produkty, m.in. jabłka, które w Kanadzie już z tego, co się orientuje, mogą być genetycznie modyfikowane, są właśnie wyłączone z tego, także tutaj polscy sadownicy nie ucierpią na tym. A drugim elementem jest to, że ja oczywiście nie widziałem jakichkolwiek badań, które świadczyłyby o tym, że tego typu żywność jest szkodliwa. Także materia jest niezwykle złożona. Są plusy tego i powinniśmy te plusy maksymalizować i jednocześnie starać się neutralizować, czy też minimalizować ryzyka niekorzystne z tym związane. To co pan mówi, chodzi o rolnictwo drobnych rolników, będą wprowadzone kontyngenty na import produktów spożywczych z Kanady, więc będą które będzie chronić tą część rolnictwa krajowego. Jednak, tak jak powiedziałem, w porównaniu do tego wielkoprzemysłowego kanadyjskiego, rolnictwo jest mniej efektywne. Także tutaj być może gospodarka by skorzystała na tym, jeśli by ten zasób siły roboczej został przeniesiony do bardziej miejsca, gdzie jest bardziej potrzebne i efektywność pracy jest wyższa. Trzeba się liczyć też z takimi następstwami, jakie wyniknęły na przykład dla Kanady wpływem zawarcia traktatu NAFTA, czyli traktatu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Było, oprócz pozytywnych nasyń, było bardzo wiele negatywnych nasyń dla rynku pracy. I sugeruje, że te poglądy są krzywe. Dla takiego kształtowania się biznesu, który zmienił Kanadę nie zawsze na korzyść. Na przykład takie inwestycje bardzo komercyjne, które występowały w obszarach kiedyś chronionych, w obszarach przyrodniczych i tak dalej, właśnie ze względu na to porozumienie. Znam wiele opinii, że pod wpływem NAFTY Kanada jako kraj zgrzytła ze względu na przykład rozstrzygnięcia dotyczące przestrzennego zagospodarowania kraju. Ale także miała problemy, jeśli chodzi o rynek pracy. Tutaj pani o umowie ze Stanami Zjednoczonymi, do której być może Unia Europejska nie da się nakłonić. Pan Cezary Mechel, pan sądzi, czy ta umowa do TPIP będzie miała szansę, żeby zaistnieć, czy też nie, a może jeżeli Amerykanie zgodzą się na to, na co się zrobili Kanadyjczycy, to jest taka szansa, by istniała. Biskup Odonty Koświęcić jedzie. Powszechnie uważane, że to jest taki proces przed tą umową, która jest główna. Raczej odsyłam Państwa do tekstu mojego gościa Laboratorium Więzi, Laboratorium jakie ma podejście, no to tak naprawdę to oni chcą renegocjować przednią tą umowę, więc tak naprawdę z jednej strony twardo stawiają kwestie sądu arbitrażowego, tego jednak ograniczenia suwerenności jednak krajów słabych, takich jak Polska, czy Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, tak korzyść, tak te sądy właśnie
takiej postaci amerykańskiej i tak doprowadzają do arbitrażu. Niemniej może jeszcze jeden tylko aspekt. No, jednak w tej umowie no, jest coś takiego, niektóre zapisy regulacyjne są takie, które ograniczają jednak działalność regulacyjną, regulującą rynek w danym kraju, na takim prokonkurencyjnym. Ksiądz dr Stanisław Adamiak z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, mu państwa i moim gościem, informacja już za kilka minut o godzinie 11:00 po informacjach wracamy do programu. Więc to jest jedno. Niewątpliwie będzie też następował arbitraż regulacyjny, a więc z jednej strony to w jakiś sposób pani profesor to sygnalizowała, że będą się przenosić tam, gdzie jest po prostu niższe regulacje, a z drugiej strony wymuszały na tych płacach o wyższych standardach ograniczeń. Dziękuję bardzo. Zostawiamy kropkę. Moimi gośćmi byli profesor Wita Małczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cezary Mek, był wiceminister finansów. I Rafał Sadow, analityk Domu Polskiego mBanku. Dziękuję również. I za uwagę dziękuję. Niewielu przedsiębiorców jednak zdają sobie sprawę z tego, że mają prawo wystąpić do ZUS-u o ustalenie składki indywidualnej. Przenieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD Sony już za 3249 zł. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidu wszystko zjadł. Proctohemolan. Tej benzyty witamina zewnętrzne i wewnętrzne leki od nowego typu wskazania na wrażliwość na czegokolwiek wyskład opada. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak sprawdzamy, które warzywa i owoce są najlepsze? Ilu kucharzy, tyle sposobów. Ale w jednym zgadzamy się wszyscy. Najlepsze muszą być świeże. Przywożone codziennie, nawet w niedzielę. Tak jak tu, na ryneczku Lidla, gdzie wszystko jest świeże i soczyste. A już teraz na ryneczku Lidla wszystkie świeże pomidory aż do 40% taniej. Aż do 40% taniej. A słodkie, jasne winogrona bezpestkowe jedynie 4,79 za kilogram. 4,79. Żywienie i dostęp do wody za powszechne prawo wszystkich istot. Dłuższy czas tutaj pan papież mówi o tym, że żeby nie odprawiać ludzi, że uczynił cud, rozmnożył chleb, żeby dać biednym się najeść chleba. O podstawach tutaj papież dzisiaj mówi, że ludzie uciekają od potrzebujących, od biednych, od głodnych. Oczywiście, że też są dosłowni, no bo takim biednym to może być każdy człowiek, każdy typowy człowiek może być biednym z Bogiem naszym. W sensie takiego niewłaściwego, nieprawidłowego myślenia. Bo bieda bierze się z braku ducha, z braku wiedzy, z braku prawdy, z braku duchowości. Dzisiaj papież bardzo długo mówił, że uciekamy od biednych, uciekamy, żeby ich odprawić, żeby ich nie było. Bardzo długo, tutaj od pół godziny, bo miałyśmy awarię prądu na Saskiej Kępie, proszę Państwa. A tutaj nie jest przecież teatr. Oraz zatowić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach. To się dużo nie nagrało z tego, co pan papież mówił od samego początku. Ale mówi, że ludzie uciekają od biednych, nie reagują na biednych, sobie tłumaczą po swojemu, tak żeby uciec, żeby odejść, żeby im nie pomóc, tłumacząc sobie na swój sposób wsi. I osoby po co tak? Po co? Trzeba każdemu pomóc, to jest podstawa kościoła rzymskiego, podstawa kościoła rzymsko-katolickiego. To więc mówię, lepiej wróćcie na te swoje msze. Ja rozumiem, że jacyś przyjdą bezdomni. No to tak, Breżniew w galerii, na Piórkowska Art Gallery śpi na oknie wystawowym. Ja rozumiem, ale potem widzimy kolejne rzeczy. Jest proces, który następuje pod wpływem braku jedzenia, braku picia.
potem zaczynają podchodzić do ludzi i po kolei powolutku wypraszać. To już to wyproszenie to jest jako taki brak standardów, który jest właśnie tym odejściem, tą ucieczką od biednych. To jest to. Bardzo mi się podobało w galerii Kordegarda, jak przyszedł taki bezdomny do galerii. W trakcie wernisażu stanął obok drzwi z boku, pod ścianą po prawej stronie. Oto słowa i dostał lampkę wody i lampkę wina do drugiej ręki, czyli że miał dwie ręce wspominamy błogosławionego męczennika księdza zajęte. I tak będzie wspominał, że bardzo miły klimat, że ludzie poczęstowali go winem. To może tak było zrobione ostentacyjnie, i religijnej wolności ojczyzny. Ale piękny przykład, że czasem możemy galerii nie lubić, ale jakiś Duch Boży gdzieś kogoś pchnie w dobrym kierunku, do dobrego uczynku w celu. Niech te słowa i ten bezdomny na krakowskim przedmieściu był poczęstowany lampką wina. I to więcej znaczy, niż by sobie kupił 10 butelek i sobie wypił i jak Breżniew wzdłuż torów się ułożył, tak żeby pociąg nie przejechał, bo taki pijak to będzie długo żyć. Chodzi po krakowskim przedmieściu żebraczka w brązie. Czy siedzi? Proszę Państwa, to jest tak, że taka żebraczka nie kupi sobie wina, nie kupi tobie, umrze, te pieniądze gdzieś przepadną. Nie ma korzyści. I to jest cała ta głupota. Papież dzisiaj w środę wykazał, że ludzie są samolubni, chciwi, uciekają od potrzebujących. Zamykają się w sobie, zasklepiają się. Czasem też na tej linii żydowsko-katolickiej, katolicko-żydowskiej, że się dzielą, chcą dać do zrozumienia, że tu są bogaci, a tam są biedni. Oczywiście, że często jest odwrotnie, ale ponieważ bieda wynika z nastawienia, umysłu, to może okazać się, że tym biednym jesteś właśnie ty. Dlatego też powinno się być szczodrym i ludziom pomagać, rozdawać. Puszczaj chleb po wodzie, a wróci do ciebie. Bardzo ciekawy wykład. Szkoda, że się cały nie nagrał. Papieża. Były to fragmenty dzisiejszej audiencji, która odbyła się w Watykanie. Wysłuchaliśmy słów Ojca Świętego Franciszka. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Jeszcze raz chcemy poinformować mieszkańców województwa podlaskiego w takich miejscowościach jak Białystok, Tykociny, Choroszcz, Juchnowiec Dolny, Sokoły, Łapy, Jaświły i wszyscy, którzy słuchają nas ze stacji w Krynicach na częstotliwości 104,7 MHz. Z powodu koniecznych prac na obiekcie mogą wystąpić dzisiaj krótkie przerwy i pogorszenie odbioru naszego radia pomiędzy godziną 12.15 a 14.15. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Skoro jesteśmy przy zmianach, no to też wielokrotnie rozmawialiśmy o stanie armii kanadyjskiej, o lodołamaczach, o samolotach. No, Justin Trudeau obiecywał, że wycofa kanadyjskie samoloty ze teatru działań wojny z ISIS. To tę obietnicę zrealizował, no ale
co dalej? Co dalej z armią i co dalej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem? No, co do armii, to znowu raczej jestem sceptyczny. Kanadyjczycy od dłuższego czasu nie mają w swojej tradycji politycznej wydawanie dużych pieniędzy. Zanim zakończenia zimnej wojny, ale wcześniej też był problem dużych pieniędzy na armię. Oczywiście tutaj głównym problemem są pieniądze, które trzeba wydać na modernizację tej armii budżetowej i oczywiście statków i załamaczy, ale też zakup nowych śmigłowcy, tak, odrzutowców. Jest wielki klincz polityczny, ponieważ okazało się, że ten samolot, który mieli Kanadyjczycy kupić, ten 35, taki super nowoczesny odrzutowiec, wielokrotnie jego cena się zwiększyła od tego czasu, kiedy jeszcze w czasach rządów konserwatystów ten zakup miał być dokonany. Nie udało się zakończyć. Teraz to już w kampanii wyborczej mówi, że F-35 niekoniecznie, bo jest za drogi. Natomiast są w zamian, to nie jest do końca wiadomo, a stare samoloty kanadyjskie F-18 no, zaczynają powoli odchodzić na złom. I no, nie ma jakichś tutaj specjalnie takich jasnych sygnałów ze strony rządu, że uda się modernizować armię. I chyba te pieniądze pójdą na jakieś inne operacje. Tutaj będzie taka tradycyjna kanadyjskie łatanie tym szczęcie, które dotychczas istnieje. No, zobaczymy, to jest ciekawy obszar, ale no, tak jak mówię, nie patrzę z dużym optymizmem. Natomiast jeśli chodzi o armię, to ciekawym powrotem, i to takim bardzo też symbolicznym, jest ogłoszone przez premiera już na sprawę.